Dzień dobry, dzień dobry. Witam na moim kanale Ogród Góralki. Dzisiaj zajmiemy się różami. Różami ogrodowymi, czyli wielkokwiatowe, też będą rabatowe. Jak je ciąć? Ja jestem zwolennikiem cięcia, jak i wszystkich roślin, jak najniżej, ponieważ dzięki temu dostajemy grube pędy i potem duże kwiaty. Im mocniej ją przytniemy, tym lepiej. Tutaj dla przykładu Wam pokażę. Zobaczcie, ten pęd był tutaj wyżej trochę obcięty i dzięki temu tutaj bokami puściły naprawdę grube, solidne pędy, róża puściła. Natomiast taki pęd, o, który był nieprzycięty za dobrze, on po pierwsze padł, dlatego że był cienki i lichy. Róża dobrze przycinana. Zobaczcie, tutaj z dołu puszcza ładnie pędy młode. Najpierw jeszcze dodam, że dla mnie jest to dość ważne przy oglądaniu filmików, że dzisiaj jest 26 marzec, końcówka marca. Nocą są przymrozki jeszcze, ale to nie przeszkadza różom. Róże są odporne do minus 5 stopni, także na spokojnie, śmiało już można ciąć. Tym bardziej, że no, ta wiosna akurat w tym roku 2024 przyszła dość wcześnie. Wiosenną pielęgnację zaczynamy od tego, jeśli ktoś kopczykuje róże, to od rozkopywania kopca. Ja swoich róż nie kopczykuję, one są już tutaj zahartowane, ponieważ no po prostu nie mam czasu się z tym bawić i jak widzicie, pięknie tutaj rosną. W jesieni zostały przycięte oczywiście te wszystkie kwiaty stare, przymrożone. To jest bardzo istotne, ponieważ po pierwsze się robi bałagan na rabacie, a po drugie to jest po prostu gniazdo bakterii, patogenów, więc to obcinamy na pewno w jesieni. I teraz na wiosnę tak, rozkopujemy kopiec, jeśli ktoś ma kopiec, i nawozimy oczywiście od razu azotem. Dosypać tam nawozu w granulacie do róż, najlepiej azotowym nawozem, żeby już ta roślina mogła sobie powoli, żeby ten nawóz się rozpuszczał, i wtedy przystępujemy do cięcia. Oczywiście dobre rękawiczki. Ja tutaj mam akurat specjalny sekator do róż. Zwykły też może być, nic się nie stanie. Ważne, żeby był ostry i czysty. Które pędy wycinamy? Przede wszystkim cienkie, chore, wymrożone, krzyżujące się. Tutaj mamy taki pęd, jak widać. Ten kawałek tutaj jest wymarznięty, a tutaj już jest ładny, więc ja przynajmniej centymetr poniżej to ucinam. Cienkie pędy obcinam jeszcze niżej, aby ten pęd zgrubiał nam i bokami od samego dołu wypuścił ładne, grube pędy, dzięki czemu od samego dołu już ta róża będzie, ten krzew mocny i silny przy wiatrach i tak dalej, a nie będzie dopiero zakładając, że na przykład o, tutaj mamy taki pęd i tutaj dopiero obcięliśmy i dopiero tutaj się nam krzewi. To już jest za wysoko. Krzew powinien się krzewić tutaj, zobaczcie. Od tutaj jest ucięty i od samego dołu wypuszcza ładne, grube pędy. Tutaj mamy gruby pęd, ale jest też obarznięty i zobaczcie, czasem z jednej strony nie widać, dopiero z drugiej również go ciach. Oczywiście cięcie pod ukosem, ostrymi narzędziami. Ja jestem fanką niskiego cięcia, natomiast zobaczcie, tutaj na tym pędzie to mamy, on jest naprawdę gruby, przynajmniej ma ponad 1,5 cm. Tutaj jest przymarznięty górą, ale te pędy już ma naprawdę takiej wielkości ołówka, dlatego już tutaj ładnie wypuszcza, zobaczcie, raz i drugi, więc ja tak ciut nad tym obetnę. Tutaj już tutaj widzę, tu jest pomarznięty, tutaj jest dobry, a tutaj znowu jest przymrożony. Musiało być jakieś pęknięcie i dlatego tak się stało, dlatego poniżej obcinam. Takie cienkie pędy powyżej, jak są mnie przy samym ziemi tutaj, to ja to wycinam, bo te cienkie nie mają sensu. Takie wielkości ołówka zostawmy u góry.
to jest obeschnięte, więc to wycinamy. I tutaj widzicie, już puścił pędy górą. Natomiast no, jest to po prostu taki badyl, który nie popuszcza bokami. I jeśli ja go nie przytnę niżej, to no, tutaj będzie się on krzewił u samej góry. A ja chcę, żeby on od dołu był silny. Dlatego jeszcze kościnka. Dlatego ja go po prostu tutaj ciachnę. Czasem jest nam szkoda, że wyrzucamy takie właśnie już ładne pędy. No trochę się tu spóźniłam z obcinaniem, natomiast trzeba, bo dzięki temu najgorsze są wiatry właśnie, albo później, jeśli już nam kwitnie roślina i przyjdzie deszcz i te pędy nie są w stanie nam utrzymać tych dużych, pięknych kwiatów i po prostu krzew nam się rozłamuje. A tego w widoku byśmy nie chcieli, dlatego zadbajmy już teraz na wiosnę o to, aby faktycznie od samego dołu ta roślina była zdrowa i mocna. Te wszystkie suche pędy, o, to trzeba wyciąć. Trzeba wyciąć, ja sobie już największy sprzęt biorę do tego. Po co wycinamy te suche pędy? A żeby tam nie było bakterii, a żeby nam się tutaj żadne liście nie zatrzymywały. Najważniejsze jest czystość na rabacie. Dzięki temu unikamy chorób. Krzewy potrzebują przewiewu na rabacie. Róże, tak jak i inne rośliny. Im lepszy przewiew na rabacie w roślinie, w krzewie, tym po prostu mniej nam rośliny chorują. Oczywiście są takie sprawy jak wilgotność powietrza i to też wpływa negatywnie i często wtedy nam mączniaki atakują. Natomiast my możemy zrobić to, co możemy, czyli porządek na rabacie. I to jest nasza pierwsza róża. Trochę ją tutaj wymroziło. I tak to wygląda u mnie. Nawet można ją trochę krócej ściąć. Słuchajcie, najważniejsze na wiosnę, żeby różę obciąć. Nie bójcie się, czy zrobicie to dobrze, czy źle, ale żebyście zrobili. Bo najgorzej jest, jak tej róży w ogóle nie przytniemy. Wtedy już jest katastrofa. Także nie bać się i ciąć. A ja się biorę za następne. Tutaj zobaczcie, mamy pędy krzyżujące się, które ociera się jedno o drugie. One jeszcze zgrubną, więc już będzie w ogóle katastrofa. Więc takie pędy wycinamy, ponieważ one za chwilę i tak będą chore. Tutaj krótki został, taki, tu go przytniemy o jedno oczko. Go zostawimy. Widzicie, tu jest szansa, że on ładnie urośnie. Dlatego jedno oczko, tutaj dwa. I to wszystko, co takie brązowe, to wycinamy. Jeśli nie wiecie, w którym momencie, bo nie rozróżniacie, że o, na przykład ten jest suchy, a któryś jest zdrowy, to trochę sobie obcinać i jak dojdziecie do momentu, kiedy o, takie już jest ładnie zielone, to znaczy, że to już. A zobaczcie tutaj dla przykładu uschnięte, ewidentnie jest brąz. Ja tutaj jeszcze w przybliżeniu pokażę. To jest zdrowy pęd, natomiast ten taki brązowy, to już jest pęd suchy, wymrożony. To wycinamy. W przypadku róż ja nie kieruję się zasadą, ile pędów powinnam zostawić od dołu. Zostawiam te najbardziej obiecujące, czyli grube pędy. Tutaj jest taki wielkości ołówka, ciach. Tutaj mamy ładny, gruby pęd. Popatrzcie, on był przycięty, dlatego puścił tutaj w tamtym roku piękne na boki. I teraz powyżej obcinamy. Co ważne, są to już krzewy dojrzałe, więc one mają ponad 3 lata. Nawet bym powiedziała 5-6. Dlatego tak wygląda ich cięcie i pielęgnacja. W przypadku róż młodych ja bym była zwolennikiem przycinania ich właśnie jak najniżej, aby one, popatrzcie, tutaj od samego dołu
żeby się krzewiły. To jest bardzo ważne. Tutaj widzicie, jest taki w tamtą stronę trochę, ale już widzę, on jest trochę taki ten pęd pomarszczony. Więc takie pędy, widać, że tu coś się wydziało, podziało. Więc również nie ma sensu trzymać takich pędów, ponieważ roślina będzie tracić energię na odbudowanie ich, regenerację, a jak obetniemy, to po prostu pójdzie to, ta moc pójdzie w młody pęd, który będzie zdrowy. O, tutaj coś muszę wziąć grubszego. Pójdzie w młody pęd zdrowy i który da nam piękne kwiaty, bo jeśli z pędem jest coś nie tak, o tak jak tutaj, to i kwiat będzie albo w ogóle nie zakwitnie, albo będzie taki bardzo lichy, porażony. Dlatego no, trzeba to wycinać. To, że zostawimy dużo pędów, to nie znaczy, że nasza róża będzie piękna i ładna. Zostawiamy tylko zdrowe, ładne, grube pędy. Tutaj mam przykład takiego pędu, który na pierwszy rzut oka wydaje się no omarznięty, bo jest czarny. Natomiast tutaj u góry o coś jest zielonego, czyli on dalej walczy, ale no niestety jego szanse są marne, dlatego ja bym go obcięła tutaj, jak się już zaczyna zielone. Natomiast ja tutaj patrzę, słuchajcie, a ten pęd jest pęknięty aż tutaj. I co robimy z takimi pędami? Niestety obcinamy je poniżej pęknięcia, ponieważ ta roślina będzie cały czas walczyć i nie będzie kwitła. Lepiej, żeby ona poszła w ten pęd, tutaj ładnie. Tutaj no, dopiero wyjdą te boczne, ale one będą grube i zdrowe. Natomiast jeśli ona będzie tracić energię tutaj na regenerację, odbudowywanie tej błąki tutaj, to nam źle będzie wtedy tu kwitła. A sezon jest krótki, musi dwa razy nam zakwitnąć ta róża w roku, w sezonie, więc chcemy jej pomóc, dlatego również to tutaj już ciacham. Tutaj jest kolejny przykład, gdzie od góry tu mamy ładny zielony pęd. Natomiast patrząc trochę w dół, popatrzcie, tu jest czarne. I poniżej też również są takie plamy. Dlatego ciacham pod ostatnią taką plamą, tak jak pęd. Ok, moje róże już gotowe są na kwitnienie, odcięte ładnie. Teraz jeszcze tylko nawóz azotowy. W moim przypadku, ponieważ róże rosną w gruncie, dlatego przynajmniej taką garść nawozu sypnąć, rozsypać. Jeśli ktoś kopczykuje, to w tym kopcu, w tej ziemi zostawić. No tutaj mam akurat na macie róże. Róże świetnie rosną na macie, nie bać się maty. Lepsza mata niż plewienie w tych różach i kucie się. Co przede wszystkim? Przede wszystkim obetnijcie sobie róże, nieważne czy dobrze, czy źle, ale je obetnijcie. Lepiej obciąć źle niż w ogóle, to po pierwsze. Po drugie, wycinamy pędy stare, omarznięte, czarne, suche, krzyżujące się i te najcieńsze. To na pewno. Jeśli ktoś pierwszy raz będzie obcinał róże, nie jest do końca pewny, to przynajmniej obetnijcie te pędy o połowę. Taką radę mam dla Was. No i co najważniejsze, żeby na rabacie było czysto. Można tutaj... I o, widzicie, jeszcze coś zostało. Po pierwsze, to jest źródło chorób, a po drugie, potem wejdziecie butem i za chwilę to macie w stopie wbite, dlatego to od razu usuwamy, to jest niebezpieczne. I co? I to tyle. Podlinkuję Wam filmik odnośnie cięcia po pierwszym kwitnieniu w opisie.
oraz pielęgnację tych róż bodajże też robiłam w jesieni przed zimą, także Wam podlinkuję. A jeśli ktoś nie ma czasu, to jeszcze szybko dodam teraz nawóz azotowy. Po pierwszym kwitnieniu lub nawet pod koniec pierwszego kwitnienia również dajemy nawóz azotowy, a w jesieni koniecznie dajemy nawozy fosforowo-potasowe, aby wzmocnić tą roślinę, aby nam bardzo dobrze przezimowała. Moje przezimowały całkiem nieźle, pomimo że ta zima była taka dziwna. Raz było ciepło, raz było zimno, więc te rośliny trochę nam szalały, ale nie jest najgorzej. I ode mnie to tyle. Pozdrawiam. A jeszcze owczarek bardzo chciał się z Państwem zobaczyć.